Cześć, witam Was serdecznie, Retroszpunta, Fan się kłania, a dzisiaj zacznę troszeczkę historyczne, bowiem cofniemy się do 2015 roku, kiedy to mój młodszy syn Tomek chodził do żłobka, natomiast starszy Michał chodził do przedszkola. No i któregoś tam dnia, gdy poszedłem do przedszkola odebrać Michała, no i gdy tak oczekiwałem na jego wyjście, no bo musiał się oczywiście przebrać i tak dalej, no to stał ze mną w oczekiwaniu również na syna pewien człowiek. Jak się potem okazało, był pracownikiem przedszkola, był konserwatorem, czy taką złotą rączką, która de facto naprawiała różnego rodzaju powstające usterki, jeśli tak to można zawęzić ten temat do takiego absolutnego minimum. I gdy tak sobie zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że jest zbieraczem, kolekcjonerem komputerów 8-16-bitowych, konsol, czy to Commodore 64, Atari, konsol PS1, PS2, PS3 nawet, PSP i tak dalej, różnego rodzaju gier na te systemy i tak dalej. No oczywiście okazało się potem, że miał kompletne zestawy Commodore 64, Atari 65XE i tak dalej, z kartridżami, z grami, z kasetami i tak dalej. No ale to był taki czas jeszcze, kiedy nie myślałem w ogóle o założeniu kanału na YouTube, w ogóle nie interesowałem się tą tematyką retro, nie zbierałem, nie kolekcjonowałem komputerów i tak dalej, no może poza jednym zestawem, który sobie zakupiłem w 2011 roku, był to Commodore 64, gdzie jest właściwie, bo mam go do dnia dzisiejszego, z magnetofonem, z kilkoma kasetami, ale to było generalnie z myślą, żeby sobie wystawić go w gablotce jako ciekawostka historyczna, na wypadek gdyby ktoś z rodziny czy znajomych przyszedł, no to chciałbym się w tym momencie właśnie pochwalić takim zestawem, który ja za dziecka miałem, ale to było generalnie na zasadzie, nie wiem, wystawki. Nawet nie miałem zamiaru w jakiś sposób z niego korzystać. To był tylko taki, można powiedzieć, zestaw pokazowy. No i oczywiście, gdy on mi to opowiadał, to nie wzbudziło to we mnie większego zainteresowania. No teraz z perspektywy czasu tego diametralnie mocno żałuję. No bo jak się okazało po czasie, w międzyczasie oczywiście praktycznie 50% tej swojej kolekcji wyprzedał, a w związku z tym, że jego kolekcja była tak duża, no to zbierał, magazynował w swoim garażu. Garaż miał, czy też ma, przeznaczone tylko i wyłącznie na te swoje hobby. No i wyobraźcie sobie, ja generalnie potem zapomniałem kompletnie o tej naszej rozmowie, nawet nie było takiej jakiejś większej możliwości spotykania się, bo w międzyczasie Michał skończył przedszkole, Tomek co prawda w cudzysłowie wskoczył w jego miejsce do przedszkola, ale jakoś nie było możliwości się spotkać. No więc lata mijały, no i przez przypadek parę dni temu spotkaliśmy się na ulicy, no i tak od słowa, co tam nowego u każdego z nas. No i nawinął się oczywiście temat garażu, temat kolekcjonowania sprzętów i tak dalej. No i oczywiście światełko mi się zaświeciło. Przypomniałem sobie o tej naszej rozmowie kilka dobrych lat wstecz. No i oczywiście, jakżeby inaczej. Zapytałem się, czy moglibyśmy się oczywiście umówić, spotkać w jego garażu, no bo być może byłbym zainteresowanym zakupem, nie wiem, może jakiegoś komodorca, Amigi. No generalnie byłem ciekaw, co mu tam zostało w jego kolekcji. No i z tego, co mi powiedział, no ponad 50% wszystko wyprzedał, natomiast zapytałem się, skąd on to właściwie zbiera, w jaki sposób magazynuje, skąd on, kto mu to dostarcza. No i okazało się, że ma znajomych w całej Polsce, którzy jeżdżą po różnego rodzaju wystawkach, no i przysyłają mu to, czy przywożą, generalnie nawet ma znajomych w Niemczech, którzy również, gdy tylko coś się trafi, no to również mu to podsyłają. No i tym oto sposobem przez te lata oczywiście zbierał i kolekcjonował różnego rodzaju sprzęty. No w międzyczasie oczywiście te siatki się pourywały, no i ma tego sprzętu troszeczkę mniej. No więc bardzo, bardzo żałuję, że dopiero teraz jadę na spotkanie z tym sympatycznym człowiekiem, ale udało mi się coś, wiele, niewiele kupić, no i planuję oczywiście jeszcze jeden wyjazd, bo
zostało tam jeszcze parę ciekawych rzeczy. No a być może będzie tak, bo też żeśmy się tak umówili, że gdyby coś trafiło w jego ręce z nowości, no to oczywiście ma mój numer telefonu i da mi znać. A tymczasem pokażę Wam parę rzeczy, które udało mi się zakupić. Pierwszą rzeczą, którą udało mi się zakupić, to oryginalna gra wydana przez LK Avalon w 1994 roku pod tytułem Alien Target. Gra, w której sterując oczywiście celownikiem, najlepiej przy pomocy myszki, eliminujemy obcą cywilizację. No i mamy tutaj oczywiście do pokonania czasy starożytne, XIX wiek, współczesność oraz przyszłość. No i w każdej z tych epok musimy wyeliminować obcych, tak by oczywiście uratować naszą planetę. W środku zestaw praktycznie jest kompletny, bo zobaczcie sobie, jest tutaj oczywiście karta pocztowa, karta rejestracyjna o numerze 300797. Możemy sobie tutaj oczywiście wybrać, jakie mamy komputery. Mamy tutaj oczywiście Amigi, komputery klasy PC. No i co? Oprócz tego mamy tutaj oczywiście instrukcję obsługi gry. Tu mamy tabelę kodów. No i gra jest na trzech dyskietkach. Oczywiście w wolnej chwili warto byłoby sprawdzić, czy te dyskietki są jeszcze sprawne. No ale summa summarum, kompletny zestaw udało mi się zakupić, z czego oczywiście jestem bardzo zadowolony. Drugą rzeczą, którą zakupiłem, to gra pod tytułem Day of the Pharaoh. Pierwotnie myślałem, że jest to gra na Amigę, no z racji tego, że w garażu było słabe oświetlenie, tak też mi się na początku wydało, ale okazało się, że jest to gra pod DOSa. Wydana na czterech dyskietkach. No jest to gra strategiczna, osadzona w czasach starożytnych, w czasach panowania faraonów w Egipcie. No jest to gra strategiczna. Generalnie chodzi o to, że podróżujemy statkiem po Nilu i handlujemy. Bawimy się oczywiście w handlarza. Gra wydana na czterech dyskietkach, ale gdy otworzyłem owy boksik, okazało się, że znajduje się tu również gra pod tytułem Bat. Gra, która została wydana w 1990 roku, no i osadzona w realiach XXI wieku. Gra na siedmiu, popatrzcie się, siedmiu dyskietkach. To jest również gra pod DOSa. I z tego, co mi się udało dowiedzieć, gra ta również została wydana m.in. na Commodore 64, na Atari ST, Amstrada CPC. No i chyba to wszystko, jeśli chodzi o wydania na inne platformy. Także tu by wypadało w późniejszym czasie zakupić boksik, instrukcję, no i miałbym praktycznie kompletny zestaw z tym tytułem. Także to jest druga rzecz, którą udało mi się zakupić. No i trzecią rzeczą, którą sobie zakupiłem, tak jak widzicie, Commodore 64 wersji C, widzicie, z wybrakowanymi klawiszami, cały usyfiony, ubrudzony. Także nie pozostaje mi nic innego, jak go rozkręcić, zobaczyć, czy płyta główna jest kompletna, wszystkie podzespoły, wszystkie układy. Dobra, zaczepy puściły, zobaczmy sobie, jak to wszystko tu teraz wygląda. Ja pierniczę. Ale widzę, że tutaj... Nie, tutaj jest wszystko ok, nie jest nic ułamane, to dobrze. W kontekście oczywiście kompletności obudowy. Tu mamy oczywiście klawiaturę. Klawiatura jest odpięta. Znaczy jest podpięta, natomiast tutaj mamy wypiętą już diodę. Dobra, odpinamy. Klawiatura oczywiście, jak żeby inaczej, kompletna. Kompletnie do czyszczenia. Odkładamy i patrzajmy, co tutaj widać. O kurde. Karaluchy jakieś się tutaj chyba zagnieździły. Ale układy są kompletne. Płyta główna nie jest w najgorszym stanie.
No to co? Rozbieramy to wszystko. Biorę to do czyszczenia. Testowania. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie.